W dzisiejszym świecie łatwo wpaść w pułapkę zamartwiania się. Myśli o przyszłości, niepewności czy problemach mogą nas dosłownie przytłoczyć. Jednak istnieją sposoby, które pomagają w takich chwilach niemal natychmiast przestać się przejmować. Są proste, skuteczne i nie wymagają żadnych specjalnych narzędzi. Chcę Ci pokazać trzy metody, które możesz zastosować od razu i odczuć różnicę już w pierwszych minutach. Pierwszą techniką jest skoncentrowanie się na oddechu. Gdy zaczynasz się martwić, Twój umysł działa w przyspieszonym tempie, a ciało reaguje napięciem. Zatrzymanie się na chwilę i skupienie uwagi na własnym oddechu działa jak magiczny klucz do uspokojenia. Możesz to zrobić w prosty sposób: znajdź ciche miejsce, usiądź wygodnie i zamknij oczy. Następnie zacznij świadomie oddychać. Wdychaj powietrze przez nos, licząc powoli do 4, zatrzymaj je w płucach na kolejne 4 sekundy, a potem wydychaj przez usta, licząc do 4. Powtarzaj to ćwiczenie przez 2 do 5 minut. W tym czasie Twój mózg zaczyna otrzymywać sygnały, że wszystko jest w porządku, a stresujące myśli zaczynają zanikać. Świadomy oddech działa na poziomie fizjologicznym, redukując poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i pomagając Ci poczuć większy spokój. To naprawdę potężne narzędzie, które masz zawsze przy sobie. Drugim sposobem na natychmiastowe zmniejszenie zmartwień jest zmiana perspektywy poprzez zapisanie swoich myśli. W chwili, gdy nie możesz przestać się zamartwiać, weź kartkę papieru lub otwórz aplikację do notatek i wypisz wszystko, co Cię gnębi. Nie musisz tego analizować ani oceniać, po prostu wyrzuć z siebie wszystkie myśli. Dzięki temu uwolnisz swoją głowę od nadmiaru emocji i zaczniesz widzieć sytuację bardziej obiektywnie. Jeśli chcesz pójść krok dalej, spróbuj zapytać siebie, czy to, co mnie martwi, będzie ważne za tydzień, miesiąc, rok. W 9 przypadkach na 10 okazuje się, że zmartwienia są tymczasowe i nie będą miały większego wpływu na Twoje życie w dłuższej perspektywie. Spisanie ich pozwala też zobaczyć, które obawy są realne, a które są jedynie wytworem wyobraźni. To ćwiczenie jest niezwykle skuteczne, bo wprowadza dystans między Tobą a Twoimi myślami. Trzecią metodą, która działa od razu, jest skierowanie uwagi na swoje ciało i ruch. Gdy zmartwienia przejmują kontrolę, często zapominamy o swoim ciele, które przechowuje napięcie wynikające ze stresu. Zrobienie czegoś fizycznego, nawet krótkiej serii ćwiczeń, pomaga niemal natychmiast rozładować te emocje. Możesz wykonać kilka prostych ruchów, takich jak skłony, przysiady czy marsz w miejscu. Ważne jest, by połączyć ruch z uważnością. Na przykład, jeśli robisz przysiady, skup się na odczuwaniu mięśni i oddechu. Ruch pomaga przekierować energię z umysłu na ciało, co sprawia, że zmartwienia tracą na intensywności. Jeśli masz dostęp do świeżego powietrza, wyjdź na spacer. Już 5 minut szybkiego marszu może zdziałać cuda, poprawiając Twoje samopoczucie i uspokajając umysł. Ciało, które się porusza, wysyła do mózgu sygnał, że jest w bezpiecznym środowisku, a to automatycznie redukuje stres. Te trzy metody: skupienie się na oddechu, zapisanie myśli oraz aktywność fizyczna działają nie tylko szybko, ale też bardzo skutecznie. Są oparte na badaniach naukowych i wykorzystują naturalne mechanizmy Twojego ciała i umysłu. Możesz je stosować w każdej sytuacji, gdy tylko poczujesz, że zmartwienia zaczynają Cię przytłaczać. Najważniejsze jest to, że nie musisz szukać specjalnych rozwiązań ani czekać na odpowiedni moment, możesz zacząć działać natychmiast. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Im częściej będziesz korzystać z tych technik, tym łatwiej będzie Ci z nich korzystać w chwilach, gdy naprawdę ich potrzebujesz. Możliwe, że na początku trudno będzie Ci się w pełni skupić na oddechu czy ruchu, ale z czasem zauważysz, że te metody stają się Twoją drugą naturą. To trochę jak z nauką jazdy na rowerze: na początku wymaga koncentracji, ale z czasem staje się automatyczne. Warto także przypomnieć sobie, że zamartwianie się to część życia i wszyscy od czasu do czasu przez to przechodzimy. Kluczem nie jest unikanie zmartwień, lecz nauczenie się radzenia sobie z nimi w sposób, który pozwala nam zachować spokój i równowagę. Dzięki tym prostym technikom możesz to osiągnąć szybciej, niż myślisz. Zacznij od jednej metody, którą czujesz, że najłatwiej wprowadzisz w życie, a potem wypróbuj kolejne. Każda z nich działa samodzielnie, ale razem tworzą potężny zestaw narzędzi, które pomogą Ci przestać się przejmować i odzyskać kontrolę nad swoimi emocjami.